Jeśli moje filmy pomogły Tobie i Twojemu kitku, wesprzyj mój kanał. Chcesz tu usiąść, tak? Malutka. Chcę nagrywać, więc usiądź. Dobrze? Chodź. No tak, oczywiście. Chcesz siedzieć? Czy nie? Nie gryź mikrofon. Mała wierci piętka. Możesz sobie usiąść tutaj, koło mnie. Cześć kociarze, witam Was w kolejnym odcinku Witam Kota. Dzisiaj Q&A, lecz wybrałam pytania, które dotyczą prowadzenia hodowli oraz mojej przygody z kotami, ponieważ pytaliście o to kiedyś, dosyć dawno temu, więc postanowiłam wreszcie powiązać tematycznie pytania i spróbować na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam Was już na moje kocie opowieści. Czy jest szansa na odcinek, w którym opowiesz, jak się zaczęła Twoja przygoda z kotkami? Moja przygoda z kotami wcale nie rozpoczęła się tak w oczywisty sposób. Zawsze jako dziecko marzyłam o czworonogu i wiadomo, jak to dzieci w tamtych czasach, myślałam bardziej o psie. Jednak moi rodzice nie zgodzili się na żadnego czworonoga, ponieważ uznali, że będzie to zbyt wielki obowiązek dla małej dziewczynki, a sami również nie deklarowali takiej ilości czasu, która pozwalałaby na zajęcie się psem. Wobec tego miałam różne inne zwierzątka, na przykład żółwia, rybki, papuszkę falistą, a ponieważ nie był to czworonóg, no to postanowiłam pewnego dnia, że oswoję właśnie papuszkę falistą. Moja pierwsza papuszka falista to był Filuś i nie ukrywam, że miałam wielkie pokłady cierpliwości, aby go oswajać. Udało mi się to naprawdę w dużym stopniu. Nawet Filuś dawał mi wtedy swoje papuszkowe całuski, reagował, gdy tylko wkładałam klucz do zamka i wchodziłam do domu. Wtedy wesoło świergotał po klatce. Wypuszczałam go również z klatki, latał po całym pokoju, a później na komendę właśnie wyciągałam rękę i on sobie sfruwał na tą rękę i później wkładałam go do klatki. Oczywiście nie zawsze się to udawało, ponieważ on bardzo lubił latać po pokoju. Jednak muszę przyznać, że wówczas nie sądziłam, że można właśnie oswoić papuszkę do tego stopnia. Teraz, kiedy mamy internet i oglądamy filmy z całego świata ludzi, no to oczywiście wiemy, że można oswoić każde zwierzę. Natomiast wtedy, kiedy nie było internetu, tak naprawdę kiedyś nie było internetu, to jako dziecko nie miałam takiej aż wyobraźni, nie miałam żadnej koleżanki, która mogła mi pokazać, jak to zrobić i robiłam to intuicyjnie. Później był taki okres w życiu, gdzie nie miałam zwierząt. Jeśli chodzi o koty, to w jakiś sposób przyciągały moją uwagę, nie powiem. Natomiast nigdy nie rozważałam, żeby mieć kota, ponieważ w tamtych czasach jeszcze to nie było takie popularne, żeby trzymać koty w domach. Zazwyczaj koty były trzymane na podwórkach, można było kocięta spotkać na wsi, właśnie u dziadków. No i faktycznie miałam styczność z kotami u mojego dziadka i babci, którzy mieszkali na wsi. Tam na strychu, kiedy kotka się okociła, no to oczywiście biegały małe kocięta i ja, zaciekawiona, wchodziłam na strych z kuzynkami i godzinami kucałyśmy albo klęczałyśmy na tym strychu, żeby tylko być tak cichutko i zwabić te kocięta, ponieważ one były zdziczałe i nie tak łatwo było je zawołać. To nie były takie koty, które łatwo ufały człowiekowi. W
wówczas nauczyłyśmy się udawać miauczenie kota tylko po to, żeby je wywabić właśnie ze swoich kryjówek. Nie ukrywam, że byłam w tym całkiem dobra, ponieważ od zawsze miałam dobry słuch muzyczny, to jakoś tak przychodziło mi z łatwością udawanie tych dźwięków. Faktycznie te koty wychodziły z kryjówek i nawet do nas podchodziły, niektóre dawały się głaskać, ale wiadomo, że raczej trzymały się na dystans. To był taki mój pierwszy kontakt z kotami. Swojego pierwszego kota postanowiłam przyjąć do domu, wówczas jeszcze wynajmowanego, ponieważ byłam studentką, kiedy miałam złamane serce po nieudanym związku. Mieliśmy wówczas zamieszkać ze sobą, niestety wyszło tak jak wyszło i zostałam sama na pewien czas, właśnie to był już koniec roku, były egzaminy, zostałam sama w mieszkaniu i wówczas z tym złamanym sercem, cierpiąca, postanowiłam, że spełnię swoje marzenie i mój wybór padł na kota syjamskiego. Była bardzo śmieszna ta kotka, nazywa się Rubia. Miała takie wielkie uszy, wyglądała jak ufoludek. Szczerze mówiąc, to była taka decyzja podjęta naprawdę pod impulsem silnym i nie przygotowałam się tak, jak powinnam. Dlatego teraz na kanale edukuję Was właśnie, żebyście nie popełnili tego błędu co ja, żebyście do przyjęcia kota przygotowali się naprawdę skrupulatnie. Ja nie ukrywam, że nie poszłam tą drogą, to był raczej impuls, natomiast wiele mnie to nauczyło, takiej pokory do tego, że trzeba bardzo skrupulatnie zbadać potrzeby danego gatunku. Pamiętam jak dziś, kiedy zdziwiło mnie nawet to, że kot zasypuje swoje odchody i że tak kopie właśnie w kuwecie. Bardzo się wtedy zestresowałam, kiedy Rubia weszła do kuwety i zaczęła kopać tak bardzo silnie. Myślałam, że coś jej jest, myślałam, że coś jej dolega albo się wystraszyła. Kompletnie nie miałam wtedy pojęcia, że to jest normalne zachowanie kotów. Także dzisiaj naprawdę śmieję się z tego, ale jest to taki śmiech przez łzy, ponieważ naprawdę nie zbadałam tematu kotów tak, jak powinnam. I przez to właśnie czekały mnie takie różne niespodzianki. Natomiast bardzo zaangażowałam się wówczas w opiekę nad Rubią. Zbliżały się wakacje, więc oczywiście po jakimś miesiącu zdania egzaminów wróciłam do swojego miasta rodzinnego. I tam właśnie Rubia niestety została u moich rodziców. Po pewnych perturbacjach osobistych musiałam zmienić mieszkanie i niestety właściciele nie zgadzali się już na koty, wobec czego Rubia została u rodziców. Rodzice, wcześniej bardzo przeciwni posiadaniu czworonoga, wówczas oczywiście podejrzewam zlitowali się nad moim złamanym sercem i ciężko im było mi odmówić. Co zresztą wyszło im na dobre, ponieważ Rubia żyje do dziś, mieszka z nimi do dziś. Jako jedyna kotka w domu, Rubia ma oczywiście swoje przywileje. Rodzicom bardzo dobrze zrobiło to, że mają kota, również bardzo ją kochają, dlatego nie żałuję, że tam została. No ja niestety odchorowałam to, że musiałam zostawić Rubię u rodziców. Później no bardzo cierpiałam, bardzo za nią tęskniłam, że została, że ja jestem bez niej, że nie mogę znaleźć po prostu mieszkania, które umożliwia posiadanie kotów. Wówczas był jeszcze taki okres, kiedy ludzie wyobrażali sobie, że kot niszczy meble, niszczy kanapy, ściany i nie wiadomo co jeszcze, czyli tak bardzo demonizowano kota jako zwierzę. No i przez ten nieszczęśliwy mit właśnie powielany właściciele bardzo często odmawiali po prostu. Znalezienie mieszkania, w którym można mieć koty na wynajem, graniczyło z cudem wówczas dla mnie w tamtym okresie, wobec czego nie mogłam zajmować się dalej Rubią. Potem, dopiero jak już byłam w stałym związku, mieszkaliśmy razem, wynajmowaliśmy kawalerkę, to właśnie pojawiła się w naszym życiu Lenka,
ponieważ ja już od początku wiedziałam, że trzeba wynająć mieszkanie, w którym ktoś pozwoli nam na trzymanie kotów. I właśnie takie mieszkanie znaleźliśmy. Ja oczywiście bardzo się wtedy przygotowałam merytorycznie do tego. Rozważaliśmy hodowlę kotów, natomiast wówczas jeszcze nie podjęliśmy takiej decyzji. Chciałam ją rozważyć, czyli dopiero prawa hodowlane zostały wykupione później u hodowcy. Na początku kupiliśmy kotkę rosyjską jako kotkę niehodowlaną, czyli taką po prostu pet, czyli na kolanko, tak jak się popularnie mówi. Ja miałam wielkie wątpliwości, czy zakładać hodowlę, czy ja sobie poradzę. Pamiętam, jak czytałam bloga pewnego hodowcy kotów rosyjskich, który właśnie napisał takie zdanie, które bardzo mi utkwiło w pamięci, że prowadząc hodowlę trzeba się nastawić na to, że raczej częściej będzie się płakało niż cieszyło z tego, ponieważ innym ludziom hodowla kojarzy się, w ogóle posiadanie małych zwierząt kojarzy się właśnie z samą radością, z przyjemnościami. Natomiast właśnie ten wpis hodowcy bardzo dał mi do myślenia, że właśnie, że trzeba się naszykować na to, że wiele razy będzie się miało złamane serce. Jak już wspominałam, od złamanego serca w ogóle zaczęła się moja przygoda z kotami, wobec czego nie wiedziałam, czy chcę mieć często złamane serce, tak? Ponieważ te słowa potraktowałam bardzo poważnie i do tej pory, już po takim czasie prowadzenia hodowli, muszę stwierdzić, że ten wpis był bardzo prawdziwy i naprawdę bardzo często drży się o życie tych małych kotków. Nie śpi się po nocach, boli żołądek z nerwów, gdy się obserwuje, jak rosną, czy dobrze się rozwijają. Jak coś się dzieje, no to oczywiście wszystko rzuca się na bok i leci się na ratunek tylko, żeby kot był zdrowy. Wymaga to też dużej dociekliwości, szukania wiedzy, interesowania się tematyką behawioralną, również z zakresu weterynarii. Także jest to bardzo skomplikowane i odpowiedzialne. Hodowca musi na przykład rezygnować również z urlopów, wyjazdów. Ja nie pamiętam, kiedy byłam na urlopie dłuższym niż 3 dni. Chyba było to dawno bardzo. Pamiętam, że to zdanie przeczytane na blogu hodowcy bardzo na mnie wpłynęło i miałam właśnie ogromne wątpliwości, czy do tego się nadaje, czy mam takie predyspozycje psychiczne, aby wystarczająco zdystansować się do pewnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce przy kotach. Uważałam wtedy, że jeżeli dla mnie kot zrobił tak wiele dobrego, to być może koty, które wychowam, zrobią też wiele dobrego dla innych. I taką właśnie miałam myśl, zresztą do tej pory taką myśl mam. W dalszym ciągu mam właśnie taką motywację wewnętrzną, ponieważ wiem i doświadczyłam tego, jak wiele koty zmieniły w rodzinach, do których trafiły. Niektóre rodziny były naprawdę po ogromnych życiowych traumach. Potrzebowały takiego promyczka nadziei w swoim otoczeniu. I właśnie moje koty, które były dobrze socjalizowane, przyjazne, pełne właśnie tej radości, wnosiły to w ich życie i widziałam, jak rodziny się zmieniają. Dostawałam te wszystkie wiadomości, pełne właśnie wdzięczności za to, że naprawdę coś się odmieniło w czyimś życiu. Pamiętam, jak właśnie
Wielokrotnie byłam wzruszona, kiedy ludzie pisali do mnie takie wiadomości, ponieważ oni doświadczyli dokładnie tego samego, co ja, kiedy miałam rubię, kiedy właśnie też byłam w rozsypce i ktoś mógłby powiedzieć, że to nie była najlepsza motywacja, aby mieć kota, aby wziąć pod opiekę jakąś żywą istotę i ktoś mógłby również stwierdzić, że nie nadawałam się wówczas do opieki nad zwierzęciem, jeżeli sama ze sobą sobie nie potrafiłam poradzić. Natomiast na mnie akurat zadziałało to odwrotnie. Wreszcie miałam motywację do życia, do działania, do uśmiechania się. Naprawdę kot wprowadza taką aurę wokół siebie, którą zawsze podziwiam. I wielokrotnie też wspominałam w niektórych filmikach właśnie o tej energii, którą rozpościera wokół siebie. Taka energia radości, myślenia tylko i życia tą chwilą obecną, nie martwienia się o przyszłość, nie przejmowania się przeszłością. I właśnie to mam nadzieję, że doświadczają ludzie, którzy biorą ode mnie koty. Ja z założenia, jako idealistka, mam poczucie, że moje koty mają do spełnienia jakąś taką swoją misję i szczerze mówiąc, bez tego nie potrafiłabym się tym zajmować. Kotów nie hoduje się dla pieniędzy. I jeżeli ktoś robi to dla pieniędzy, to są to bardzo niskie pobudki i bardzo szybko myśli się to na hodowcy. No chyba, że ktoś jest bardzo bezwzględny i nie ma w sobie tych emocji do zwierząt, tak? Ja poznałam wielu hodowców, którzy są bardzo wrażliwi, wielu również, którzy są bardzo bezwzględni. Również miałam do czynienia w swoim życiu z osobami, które uważały się za miłośników zwierząt, nawet działały charytatywnie na rzecz zwierząt, a w rzeczywistości swoje zwierzęta prywatnie maltretowały. I naprawdę nie warto oceniać ludzi po tym, co deklarują o sobie. Należy zawsze patrzeć na owoce ich działań, a nie na to, jak mówią, o czym mówią. Także to jest bardzo ważne. Nie lubię szufladkowania ludzi, czyli mówienia o hodowcach źle. Jakie uczucia towarzyszą pani przy wydawaniu kociaków? Chodzi mi o to, czy nie jest przykro patrzeć później na kocią mamusię, której nagle zniknęły dzieci i już nigdy ich nie zobaczy. Oraz wiadomo, kociaki też nie wiedzą, co się dzieje, gdzie się je zabiera i dlaczego. Tęsknią za mamą i rodzeństwem. Jestem bardzo ciekawa pani punktu widzenia oraz sposobów radzenia sobie emocjonalnie. Pozdrawiam. Uczucie tęsknoty, przywiązania jest mi znane i do każdego mojego kociątka się przywiązuję. O każdym wiem wszystko. Jeśli nie miałabym zakotwiczonej w sobie misji, dla której to robię, czyli jak już wcześniej wspominałam, tego, że wierzę w to, że moje koty leczą rany ludzi i przynoszą radość ludziom, do których idą, to bez tego założenia byłoby mi ciężko poradzić sobie emocjonalnie z takim rozstaniem. Wiadomo, że nie można zachować nieskończonej ilości kotów. Robimy to jednak po to, żeby koty zmieniały domy. Więc każdy hodowca, uważam, musi mieć dobry powód. Pytanie, jaki ma powód, z jakiej kategorii, tak? Czy jest to powód idealistyczny, jak w moim przypadku? Ja jako idealistka nie potrafiłabym tego robić z niskich pobudek. Myślę, że prędzej czy później zrezygnowałabym z tego. To jest taki miks uczuć podczas rozstania. Z jednej strony utożsamiam się z nową rodziną i
cieszę się ich szczęściem, ponieważ jestem naocznym świadkiem tego, jak przyjmują nowego członka rodziny. I jest to z jednej strony radosne. Z drugiej strony jest to ukłucie, że już kociak opuszcza mój dom i w niektórych przypadkach nawet muszę uronić łzy, żeby z tym uczuciem sobie poradzić, tak? Z tą tęsknotą za nim. Ale zawsze tłumaczę sobie, że ta rodzina dzięki temu kotu będzie szczęśliwa. I to mnie trzyma. Właśnie ta myśl. Nie powiem, że uważam, że 100% rodzin, do których trafiły kociaki, były dobrze wybrane. Niektórych wyborów żałuję, jednak są to wyjątki. I tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, jaki los czeka danego kota. Możemy tylko maksymalnie zwiększyć jego szansę poprzez bardzo szczegółowy wywiad z rodziną, która właśnie od nas bierze kota. Zdziwilibyście się, jak często podczas szczegółowego wywiadu ludzie się zniechęcają. Ludzie, niektórzy oczekują, że dzwonią kupić kota i że ja sprzedam im tego kota bez żadnych pytań. Co więcej, oczekują, że będę raczej w postawie proszącej i że oni tu są klientami. Niestety takie rozmowy szybko kończę. Znaczy dla moich kociąt stety, ponieważ takich rodzin bym dla nich nie chciała, które traktują kota tylko wyłącznie jako zabawkę, a jak im się znudzi, być może odłożą ją na półkę. Zawsze robię szczegółowy wywiad i odsyłam ich na kanał do edukacji. I często jest to przeszkodą dla niektórych rodzin, dlatego tym lepiej, ponieważ już na tym etapie weryfikujemy swoje oczekiwania. Rodzina nie chce wkładać wysiłku w edukację na temat kota jako gatunku. Ja wiem, że nie chcę, aby mój kot trafił do takiej rodziny i nasze drogi się... To nie jest tak, że koty trafiają do przypadkowych rodzin i to też daje mi takie poczucie kontroli, pewnej kontroli sytuacji. Jeżeli chodzi o drugą część pytania, czy nie jest mi przykro patrzeć na kocią mamę, której nagle zniknęły dzieci i już nigdy ich nie zobaczy? W przypadku kotów jest to trochę inaczej niż nam się wydaje. My jako kobiety, matki bardzo cierpimy, kiedy nasze dzieci na przykład się wyprowadzają i jest to naturalne. Natomiast koty nie patrzą na to w ten sposób. To jest uwarunkowane jako biologiczny instynkt. Na określonym rewirze jest określona ilość zasobów i koty patrzą na to w ten sposób, że im mniej osobników znajduje się w rewirze, tym więcej zasobów jest dla nich. My, dla kotów, również jesteśmy takim zasobem. I naprawdę nie widziałam jeszcze, aby któraś z moich kotek cierpiała po wydaniu młodych. Wręcz było coś w rodzaju ulgi, że wreszcie mam wszystkie zasoby tylko dla siebie, łącznie z moją uwagą, bo wówczas ja im poświęcam całą swoją uwagę, a nie również uwagę dla ich kociąt. Wobec tego nawet w kocich koloniach, które składają się zazwyczaj z kocich matek i dzieci, jest tak, że w pewnym momencie pewne osobniki są przeganiane, głównie ze względu na tą kontrolę zasobów, więc koty są terytorialne. Natomiast taki stres związany z rozstaniem następuje u niektórych kociąt, ponieważ nie u wszystkich. Są takie kocie wyjątki, które przez pierwsze 2 dni potrafią pomiałkiwać za stadem. I tutaj bardzo różne czynniki na to wpływają.
Uważam, że poziom socjalizacji danego kota nie ma na to wpływu. Być może ma na to wpływ to, że w nowych domach nie ma zwierząt lub rodzina, do której trafia kot, nie ma obycia z kotem jako gatunkiem i bardzo się stresuje tym właśnie przyjęciem nowego domownika. Zauważyłam, że stres rodziny ma również wielki wpływ na szybkość adaptacji kota. Choć oczywiście nie wymieniłam tutaj wszystkich powodów. Natomiast było to dosłownie może ze 2-3 razy, kiedy kocięta pomiałkiwały właśnie za stadem, wołały mamę, rodzeństwo. Czuły taką pustkę i stres związany ze zmianą domu. I to się zdarza. Polecam Wam tutaj dwa odcinki, które nagrałam na temat pierwszych dni kota w nowym domu. One na pewno zmaksymalizują szansę, że będziecie wiedzieli, co robić i co może się wydarzyć. Polecam obejrzeć dwie części. Ta pierwsza część, nie wiem z jakiego powodu, jest oglądana bardziej, druga już jest pomijana. Polecam obejrzeć też tą drugą, ponieważ jest bardzo istotna. Prędzej młode się stresuje zmianą, po prostu zmianą miejsca, niż matka stresuje się, że ubywa jej kociąt. Jak radzę sobie emocjonalnie? Chyba już odpowiedziałam na to pytanie. Najpierw trzeba wiedzieć, po co coś się robi i wtedy łatwiej nam poukładać emocje. Ponieważ emocje to jest naturalna rzecz ludzka i każdy z nas czasem nie radzi sobie ze swoimi emocjami, natomiast jeśli w środku jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy, to łatwiej nam poradzić sobie na co dzień z trudnościami. Ktoś mógłby powiedzieć, że to, co robią hodowcy, jest zgoła złe, ponieważ lepiej adoptować niż kupować. Nie zgodzę się z tym, ponieważ uważam, że nie wszystkie rodziny, nie wszyscy ludzie mają uwarunkowania psychiczne, mają wystarczającą wiedzę i ilość czasu, aby poświęcić ją na adoptowanie zwierzęcia, które w dużej mierze może być już straumatyzowanym zwierzęciem, a radzenie sobie z nowym członkiem rodziny już jest pewnym wyzwaniem, a co dopiero, kiedy jest on po traumach. Nie mówię, że wszystkie zwierzęta są po traumach z domów tymczasowych i ze schronisk. Twierdzę tylko, że trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że może to stanowić pewną trudność. Niektóre rodziny po prostu potrzebują zwierzęcia, które będzie jak tabula rasa, które będzie ufne, przyjazne i pomoże emocjonalnie opiekunowi, czyli nam ludziom, poradzić sobie w trudnej sytuacji w życiu, jak kiedyś właśnie mnie pomogła Rubia. Stąd moje podejście. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to oczywiście kliknijcie lajka. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.